Właśnie tak chciałem się zabrać w ten odjazd dzisiaj, ale był taki chaos w peletonie, nerwowo troszkę było od startu i się po prostu też nie załapałem. Gdzieś bolały mnie te nogi po wczorajszym etapie, gdzieś przyszedł ten rachunek za prąd i płacę za to, tak jak dzisiaj na Salnopolu. W połowie podjazdu zostałem, to wszystko właśnie teraz wychodzi. Wczorajszy odjazd, pierwszego dnia odjazd, ale tak jak mówiłem, nastawiłem się na klasyfikację aktywnego, więc nic innego mnie tak naprawdę nie interesuje. Rzeczywiście był problem otworzyć rano oczy? No, było ciężko. Od razu musiałem wziąć zimny prysznic, żeby się obudzić. Ale daliśmy radę. Policzyłeś sobie te punkty? Już wychodzi ci, że jest okej? Czy jeszcze musisz poczekać? No niby mówią, że okej. Ja to tam nawet nie, chyba 18 punktów mam. Jeszcze etap do Krakowa. Jeżeli poszłoby takie zagrożenie, to gdybym nie był w odjeździe, to skasujemy to, tak? I będzie nowe rozdanie. A jak będzie taki odjazd, który mi nie zagraża, to może jechać i może spróbuję zafiniszować. Czekamy na to i jeszcze cię spytam o takie miłe chwile związane z tym, co się dzieje. Widzimy, że nawet tych kibiców ostatnio jakby przybywało. Widziałem też twoje relacje w mediach społecznościowych. Rzeczywiście też bardzo dużo takiego pozytywnego odzewu chyba dostajesz. Tak, są miłe słowa i od wszystkich i się bardzo, bardzo się cieszę, bo to gdzieś też motywuje mnie bardzo do dalszej pracy, więc dziękuję im bardzo wszystkim. Patryk, nie jesteś oczywiście najmłodszym kolarzem świata, masz 29 lat, ale że rozpoczął się już ten okres transferowy, to myślę, że możemy cię nieśmiało spytać, czy tutaj jacyś dyrektorzy z zagranicznych, poważnych grup zaczepiają cię i tak pytają, może byś do nas przyszedł na kawę, na rozmowę, na jakieś wstępne analizy, dyskusje? Szczerze jeszcze nie było takich rozmów, więc nie wypowiem się na ten temat. Dziękujemy ci bardzo.